Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Szewczyk i witam wszystkich na spotkaniu z Filmoteką Szkolną. Dzisiejszy materiał zatytułowałem Postromantyczne zmagania z tradycją. Będziemy zajmowali się tradycją romantyczną, jej wpływem na kulturę. Na dzisiejszym spotkaniu postaramy się odpowiedzieć na pytania, czym są romantyczne mity, jak wpływały one na twórców w XX wieku oraz czy tradycja romantyczna może wpływać na nasze myślenie również dzisiaj. Posłuży nam do tego jeden z, jak się okazuje, najpopularniejszych filmów z pakietu Filmoteki Szkolnej, czyli Lawa, w reżyserii Tadeusza Konwickiego. Zmierzymy się więc z jedyną ekranizacją arcydzieła Adama Mickiewicza, czyli Dziadami. Romantyzm to przecież jeden z ważniejszych tematów na języku polskim w szkole średniej. Mam też nadzieję, że nie tylko maturzyści skorzystają i pogłębią swoją wiedzę o tym jednym z najważniejszych utworów w polskiej literaturze. Zachęcam wszystkich do aktywnego udziału w spotkaniu. W opisie znajdziecie link do karty pracy z zadaniami, które trzeba wykonać w trakcie trwania tego materiału. Na końcu będzie też praca domowa. Chciałbym zacząć od fragmentu wypowiedzi Tadeusza Lubelskiego, historyka kina, profesora, krytyka filmowego. Cała wypowiedź dostępna na naszej stronie internetowej. Ta mickiewiczowska płyta dotyka istoty polskości. Od XIX wieku mentalnością i emocjonalnością zbiorową Polaków kieruje romantyzm. Nie idzie nawet o filozofię romantyczną, która jest stosunkowo mało znana, ani o jakąś pogłębioną lekturę dzieł naszych wspaniałych romantycznych poetów. Idzie raczej o pewne wyobrażenie wywołane przez echo lektur. Najkrócej można powiedzieć tak, że to jest taki podwójny mit. Po pierwsze, mit Polaka, indywidualisty, stworzonego do wolności, który w wolności się spełnia. I po drugie, mit idealnej wspólnoty Polaków, której wolność odebrano, w związku z czym ona zobowiązuje tego Polaka jednostkę, Polaka indywidualność do przeorientowania się, do zrezygnowania z celów indywidualnych i do podporządkowania się celowi zbiorowemu. Zwróćmy uwagę na to, co powiedział Tadeusz Lubelski. W micie romantycznym, o którym mówi, zauważa dwie cechy. Jedna z nich to mit Polaka indywidualisty stworzonego do wolności. Myślę, że taką postać znamy z naszych tekstów romantycznych. Myślę, że nie wymaga to większego komentarza. Drugi element mitu romantycznego to zdaniem Tadeusza Lubelskiego Polacy jako idealna wspólnota. Idealna wspólnota, w imię której, jak powiedział profesor, w imię której występuje jednostka, porzuca swój indywidualizm po to, żeby walczyć o jej wolność. Myślę, że już intuicyjnie jesteście w stanie wskazać takie postawy bohaterów literackich z dzieł romantycznych, które poznaliście w szkole. Zaczniemy od fragmentu wywiadu, który przeprowadził Tadeusz Lubelski, wspomniany już z reżyserem Lawy, czyli Konwickim. I zobaczmy, co Konwicki mówi w rozmowie z Tadeuszem Lubelskim. Moje pokolenie nie rozczytywało się w romantykach. To były lektury szkolne i postępowaliśmy z nimi tak, jak zawsze się z lekturami postępuje. Rzecz obowiązkowa, czyli możliwa do ominięcia. Coś można było zobaczyć w teatrze, coś gdzieś usłyszeć, czasem posłużyć się brykiem. Romantyzm trafił w nas rykoszetem. Wcześniejsze pokolenia były wychowane w silnych rygorach romantycznych. W Polsce
Romantyzm nie był modą pisarską ani nurtem w filozofii i literaturze, ale przez warunki, w jakich żyliśmy, stał się rodzajem religii. I kawałek dalej Konwicki mówi jeszcze bardziej dobitnie o romantyzmie. Mnie się zdaje, że z romantyzmem może być trochę tak, jak z łuszczycą. Ma się nadzieję, że już jest wyleczona, a potem znienacka w nieoczekiwanych okolicznościach wybucha nową siłą. Jak widzimy tutaj, Konwicki w tej rozmowie z Tadeuszem Lubelskim wypowiada się o romantyzmie w sposób wręcz negatywny. Jak widzimy, mówi o nim jako o chorobie, jako o czymś, co pojawia się w życiu członka tej wspólnoty, do której on należy, czyli Polaka, jako coś, co pojawia się wbrew jego woli, z czym chcemy walczyć i czego zwalczyć nie możemy. I takie podejście do romantyzmu będzie nam przyświecać, jeżeli będziemy mówili właśnie o romantycznych mitach. Chciałbym, żebyśmy jednak zaczęli od czegoś znacznie prostszego, od przypomnienia czegoś, co zapewne pamiętacie ze szkoły, czyli od definicji dramatu romantycznego. Ale zanim to nastąpi, krótka scena. Quelle histoire angoissante et triste. Mais non, c'est pas ça, c'est incroyable. Czemu to o tym pisać nie chcecie, panowie? Niech to stary Niemcewicz pamiętniki wsadzi. On tam słyszałem różne szpargały gromadzi. To historia straszna. Dal Bóg wyśmieni tam. Takich dziejów słuchają, lecz kto je przeczyta? I proszę, jak opiewać współczesne wypadki? Zamiast mitologii są naoczne świadki. Potem jest to wyraźny, święty przepis sztuki, że należy poetom czekać aż póki. Wieleż lat czekać trzeba, nim się przedmiot świeży, jak figa ucukruje, jak tytuń uleży. Nie ma wyraźnych reguł. Ze 100 lat to mało. 1000, parę tysięcy. A mnie by się zdało, że to wcale nie szkodzi, że przedmiot jest nowy. Szkoda tylko, że nie jest polski, narodowy. I zapewne wszyscy zorientowali się, z której części Dziadów pochodzi ten fragment. Tak, oczywiście jest to trzecia część Dziadów, początek balu u senatora. Mamy tam dwie grupy, młodzież, patriotyczną młodzież i literatów, którzy no, kolaborują z władzą zaborczą. Młodzież opowiada tragiczną historię więzionego przez cara Cichowskiego. Literaci komentują tę historię, mówiąc, że takich dziejów, takiej historii nikt i tak nie będzie miał szansy wysłuchać, ponieważ ich zdaniem, zdaniem literatów, współczesna literatura, literatura pierwszej połowy XIX wieku, nie jest stworzona do tego, żeby poruszać współczesne i na dodatek z politycznego punktu widzenia aktualne tematy. Z tym nie zgadza się jeden z przedstawicieli młodzieży i dochodzi do sporu, który w istocie pokazuje dwie rzeczy. Pokazuje to, jakie ambicje ma nowa romantyczna literatura, czemu ma służyć nowe romantyczne dzieło literackie, czyli również właśnie komentowaniu aktualnych wydarzeń, tak? Opisywaniu wątków patriotycznych. No i z drugiej strony demaskuje to, jak bezużyteczna wydaje się być literatura starego modelu, modelu klasycystycznego. I tu płynnie możemy przejść do cech dramatu romantycznego. Wypisałem kilka z nich,
które zwykle podaje się przy tej okazji. Już pierwsza bezpośrednio odwołuje się do sceny, którą przed chwilą widzieliśmy. Dramat romantyczny to gatunek ukształtowany w opozycji do reguł dramaturgii klasycystycznej. Zrywa więc z klasycznymi zasadami. Zwykle pamiętamy tu o zasadzie trzech jedności czy katarzis. W przypadku polskiego romantyzmu, zwłaszcza w przypadku Dziadów, warto wspomnieć też o nowej tematyce dramatu. O synkretycznej budowie, a więc dramat romantyczny to dzieło, w którym będą występowały i fragmenty liryczne, i epickie, i sceny, w których będziemy mieli jednego bohatera, widzenie księdza Piotra dobrym przykładem, i sceny zbiorowe, wątki realistyczne i wątki fantastyczne. Myślę, że tutaj nie muszę podawać przykładów. Wszyscy, którzy zetknęli się chociaż z Dziadami, będą w stanie je podać. Dramat romantyczny to także dzieło o otwartej kompozycji, a także to, co często kojarzy nam się jako pierwsze, jest to dramat trudny do wystawienia, tak zwany niesceniczny. Czas teraz na pierwsze zadanie z karty pracy. Przypomnijcie sobie treść Dziadów. Spróbujcie wymienić te cechy, które mogłyby sprawiać trudność w adaptacji Dziadów w filmie lub w teatrze. Dziady od samego początku sprawiały dużo trudności reżyserom, którzy chcieli je zrealizować. Wybrałem cztery teatralne inscenizacje dramatu, które uznać można za szczególnie istotne. Pierwsza z nich nosiła tytuł Widma, sceny liryczne z poematu Adama Mickiewicza Dziady. Została wystawiona w 1865 roku w Warszawie. Było to muzyczne przedstawienie w reżyserii ojca polskiej opery Stanisława Moniuszki. Był to spektakl oparty na fragmentach drugiej części Dziadów. W 1901 roku Dziady w reżyserii Stanisława Wyspiańskiego zostały wystawione w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. To przedstawienie była to pierwsza próba adaptacji całości dzieła, oczywiście ze skrótami. W 1967 roku Dziady w reżyserii Kazimierza Dyjemka to jedno z ważniejszych przedstawień, nie tylko ze względów artystycznych, ale i politycznych. Przedstawienie w Teatrze Narodowym po 11 spektaklach zostało zdjęte przez cenzurę, co spowodowało demonstrację studentów, w efekcie jeden z większych buntów społecznych w PRL-u. Jak widać, dzieło Mickiewicza jeszcze niedawno miało całkiem realny wpływ na rzeczywistość. Gustawa Konrada zagrał tam Gustaw Holubek, czyli aktor, który wcieli się w tę rolę również w filmie Konwickiego. W 2016 roku Dziady wystawiono w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Była to pierwsza inscenizacja bez skrótów. Trwała całe 13 godzin, oczywiście z przerwami na obiad i kolację. Tutaj widzimy plakat z tego spektaklu. Przedstawia on tłum właśnie przed Teatrem Narodowym w Warszawie w 1968 roku, a więc po zakazaniu przez cenzurę przedstawienia, o którym mówiłem przed chwilą. Jak można to interpretować? Zostawiam Was z tym pytaniem. Problemami z adaptacją poradzić sobie musiał również Tadeusz Konwicki. Jak tego dokonał? Po pierwsze, pewną interpretację filmu narzuca sam tytuł. Przypomnijmy sobie, skąd się wziął. Wróćmy na chwilę do Pałacu Senatora. Ja bym im dwór pokazał. Nauczył mi znaku. Patrzcie. Cóż by tu poczniał? Patrzcie, przyjaciele. Otóż to. Jacy stoją na narodu czele. Powiedz raczej na wierzchu. Nasz naród jak lawa. Z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa. Lecz wewnętrznego ognia 100 lat nie wyziębi. Plwajmy na tę skorupę i stąpmy do głębi.
Słyszymy więc słowa Wysockiego, który wzburzony postawą kolaborujących z carem arystokratów wypowiada się na temat Polaków, oceniając ich w sposób dwuznaczny. Z jednej strony są oni jego zdaniem, jak Lawa właśnie, twardzi i zimni, co ma oznaczać wszelkie wady narodowe. Lecz wewnątrz płonie ogień, który pozwala na pokładanie w Polakach nadziei. Te słowa Mickiewicz pisze oczywiście w czasie zaborów. Stały się one jednak jednym z bardziej znanych cytatów poświęconych Polakom. Tadeusz Konwicki odwołuje się do nich w tytule filmu. Z pewnością wybiera w ten sposób z dzieła Mickiewicza pewien zestaw wątków, ten właśnie dotyczący tożsamości narodowej. Jakich jeszcze zabiegów dokonał Tadeusz Konwicki, kręcąc Lawę? Z pewnością taką dość istotną kwestią jest dobór aktora, który zagra główną rolę. I tu Tadeusz Konwicki postanowił, że w jego interpretacji Dziadów główną rolę powierzy dwóm aktorom. Powierzy ją Gustawowi Holubkowi, który do tej roli był w pewien sposób predestynowany właśnie poprzez przedstawienie z lat 60., o którym już mówiliśmy wcześniej, to w reżyserii Dejemka. Gustaw Holubek tam zagrał Gustawa Konrada. Ta rola w tamtym przedstawieniu stała się rolą legendarną. A w Lawie część roli Gustawa powierzono również młodemu wówczas 24-letniemu aktorowi, studentowi szkoły teatralnej Arturowi Żmijewskiemu. Tym, co jednak najbardziej rzuca się w oczy w Lawie Tadeusza Konwickiego, to takie dwa wymiary tego filmu. Jest trochę tak, jakbyśmy oglądając Lawę oglądali dwa różne filmy. Jeden z nich to ten, w którym przedstawiony został ten wątek historyczny, ten wątek polityczny wręcz, ten, w którym poznajemy historię Cichowskiego, Rollinsona, ten, w którym znajdujemy się w pałacu senatora. Poza sceną snu senatora, która jest taka właśnie oniryczna, w zasadzie ta część ma charakter właśnie niemalże realistycznego filmu kostiumowego. Druga z nich to ta, która rozgrywa się w różnych miejscach w tym samym czasie. Pamiętajmy, że i Obrzęd Dziadów, i sceny w więzieniu, i bal u senatora, wszystko to działo się w tym samym momencie. I tutaj w tej części już głównym bohaterem jest Gustaw. I tu w tej drugiej, już fantastycznej, wizyjnej, jakbyśmy ją jeszcze mogli nazwać, części, Tadeusz Konwicki w pewien sposób uwspółcześnia Dziady Adama Mickiewicza. Czyni to już na samym początku filmu, kiedy widzimy Powązki. Mamy więc dzień zaduszny, dzień, w którym odbywają się Dziady, a jednocześnie mamy współczesnych mu warszawiaków z końca lat 80., którzy w pewnym sensie, tak jak bohaterowie Mickiewicza, przychodzą na cmentarz, by czcić swoich zmarłych, by okazać im cześć, by pokazać swoją pamięć. Mamy też sceny, w których widzimy aktorów i resztę ekipy biorącej udział w realizacji filmu, wychodzących z bramy przed wytwórnią filmową w Warszawie na ulicy Chełmskiej. Najważniejszy jednak chyba fragment, albo jeden z dwóch najważniejszych, które chciałbym tutaj zaprezentować, to fragment kulminacyjnego punktu w wielkiej improwizacji. Zobaczmy, w jaki sposób
słowa wielkiej improwizacji zostały przez Tadeusza Konwickiego zestawione z obrazami. Teraz duszą jam w moje ojczyzny wcielony. Ciałem połknąłem jej duszę. Ja i ojczyzna to jedno. Nazywam się milion, bo za miliony kocham i cierpię katusze. Patrzę na ojczyznę biedną, jak syn na ojca wplecionego w koło. Czuję całego cierpienia narodu, jak matka czuje w łonie pole swego płodu. Cierpię, szaleję, a ty mądrze i wesoło zawsze rządzisz! Zawsze sądzisz! Mówią, że ty nie błądzisz! I podobnie dzieje się w innej scenie, scenie widzenia księdza Piotra. Obejrzyjmy ją. Tyran wstał. Herod. Panie, cała Polska młoda wydana w ręce Heroda. Co widzę? Długie, białe dróg krzyżowych biegi, drogi długie, nie dojrzeć. Przez puszcze, przez śniegi, wszystkie na północ. Tam, w kraj daleki, płyną jak rzeki, płyną. Ta droga prosto do żelaznej bramy, tamta jak strumień wpadła pod skałę w tej jamy. A tamtej ujście w morzu, patrz. Po drogach leci tłum wozów jako chmury wiatrami pędzone. Wszystkie tam, w jedną stronę. Ach, Panie, to nasze dzieci. Tam na północ, Panie, Panie, takiż to los ich, wygnanie. I dasz ich wszystkich wygubić za młodu. I pokolenie nasze zatracisz do końca. Patrz, to dziecię uszło, rośnie. To obrońca, wskrzesiciel narodu. Z matki obcej krew jego dawne bohatery. A imię jego będzie 44. Któż ten mąż? To namiestnik na ziemskim padole. Znałem go. Był dzieckiem, znałem, jak urósł duszą i ciałem. On ślepy, lecz go wiedzie anioł Pachole, mąż straszny. Ma trzy oblicza, on ma trzy czoła. Jak baldakim rozpięta księga tajemnicza nad jego głową słania lice. Pod nóżem jego są trzy stolice, trzy końce świata drżą, gdy on woła. I słyszę z nieba głos jak gromy. To namiestnik wolności, na ziemi widomy. On to na sławie zbuduje ogromy swego kościoła. Nad ludy i nad króle podniesiony. Na trzech stoi koronach, a sam bez korony. A życie jego, trud trudów. A tytuł jego lud ludów. Z matki obcej krew jego dawne bohatery. A imię jego 44. Sława, sława, sława. Jak widzimy już na samym, początku tej sceny z celi księdza Piotra widać już nie krajobraz Wilna XIX-wiecznego, tylko Warszawy lat 80. No i ostatnia w widzeniu księdza Piotra istotna postać. Zobaczmy anioła przepasanego biało-czerwoną szarfą, który idzie wśród tłumu na ulicy. Obejrzeliśmy dwie bardzo ważne sceny,
fragment wielkiej improwizacji oraz fragment widzenia księdza Piotra w interpretacji Tadeusza Konwickiego. Czas teraz na kolejne zadanie. Jak pamiętacie, jeśli nie pamiętacie, to cofnijcie nagranie do odpowiedniego miejsca, myślę, że około 2 minut. Jak pamiętamy, Tadeusz Konwicki zestawia słowa dramatu albo z archiwalnymi nagraniami, albo ze scenami współczesnymi, scenami realizowanymi współcześnie. Wypisałem dla Was w tabeli te motywy i dodałem towarzyszące im cytaty z Dziadów. Zastanówcie się, jak można zinterpretować to zestawienie, jak można zinterpretować to uwspółcześnienie, którego dokonał Tadeusz Konwicki. Zanotujcie swoje pomysły. Spośród tych motywów warto skupić się szczególnie na postaci anioła. Sam Konwicki w ciekawy sposób interpretuje ten fragment filmu. W jednym z wywiadów powiedział: może pan zauważył, że anioł, czyli Szapołowska, idzie zawsze w tłumie. Otóż mnie się wydaje, że to my jesteśmy 44. Ten tłum. Z matki obcej krew jego dawne bohatery. My wszyscy. Nie ma co się spodziewać, że ktoś się zjawi i wyprowadzi nas z naszych opresji. Musimy sami. Dla Konwickiego, który sam pochodził z Wileńszczyzny, dzieło Mickiewicza ma również charakter osobisty. Przeszłość opisana przez poetę zlewa się w jego wyobraźni z teraźniejszością. Posłuchajmy fragmentu innego wywiadu. W połowie lat 80. zaczęły mi się przypominać Dziady Adama Mickiewicza, ale nie jako podniosłe dzieło patriotyczne, korespondujące ze stanem wojennym, wracały skądś z daleka, może spod Nowej Wilejki, jako wiersze współczesne, poezja mego rówieśnika. No i sięgnąłem którejś nocy na półkę za bezgłowiem mego tapczana i wyciągnąłem zaszargany tom, z którego uczyły się obie moje córki. Przede mną rzeczywiście leżał tomik współczesnego poety. A zatem Tadeusz Konwicki, jak usłyszeliśmy, przygotowując się do realizacji filmu Lawa, nie bez znaczenia jest tu też ten kontekst historyczny, o którym wspomniał reżyser, czyli lata 80., okres po stanie wojennym, okres takiej stagnacji, a jednocześnie okres pewnego patriotycznego wzmożenia, w którym właśnie mity romantyczne, o których tutaj mowa, bardzo często pojawiały się znowu w zbiorowej świadomości. Czas teraz na zadanie domowe. Zastanówmy się, jak dziś moglibyśmy zaktualizować romantyczny tekst. Proponuję, żebyście spróbowali tak jak Tadeusz Konwicki potraktować waszą szkolną lekturę jak tekst współczesnego pisarza. Spróbujcie uwspółcześnić Dziady. Wybierzcie cytaty z dramatu Mickiewicza i zilustrujcie je znalezioną w sieci grafiką, obrazem, zdjęciem, nagraniem wideo. Możecie wkleić odpowiedni link. Nie zapomnijcie uzasadnić swojej decyzji. Podsumowując, przypomnijmy. O romantyzmie, tak jak mówił nam na początku Tadeusz Lubelski, można mówić nie tylko jako o stylu w literaturze, czy też prądzie filozoficznym, ale może przede wszystkim jako o czymś, co, czy tego chcemy, czy nie chcemy, wpływa na naszą tożsamość. Podobnie było w przypadku twórców w XX wieku, takich właśnie jak Tadeusz Konwicki. I jak mogliśmy się przekonać na podstawie jego wypowiedzi, mimo iż traktowali oni romantyzm jako swego rodzaju brzemię, to jednocześnie nie odżegnywali się od niego, a próbowali na swój sposób tę romantyczną tradycję reinterpretować. Może przychodzą wam do głowy jakieś inne przykłady, niekoniecznie ze szkolnych lektur, takich reinterpretacji romantyzmu. Jeśli tak, napiszcie o tym w komentarzach. Mam nadzieję, że spodobał wam się ten materiał. Linki do wywiadów cytowanych przeze mnie znajdziecie w opisie. Zapraszamy też na naszą stronę filmotekaszkolna.pl,
gdzie znajdziecie dużo więcej ciekawych materiałów. Zachęcamy do śledzenia nas na Facebooku i do kontaktu z nami. Do widzenia!